love me. XOXO. Gossip Girl. Loft Vanessy na Brooklynie. Jenny przygotowuje się do pokazania swojej nowej kolekcji na nadchodzącej imprezie charytatywnej. Spotkała się z Vanessą, Seriną, Blair i Nathan, aby omówić swoje pomysły i poszukać wsparcia w realizacji odważnego projektu. Dziękuję, że przyszłyście. To dla mnie naprawdę ważne. Tym razem chciałam stworzyć coś autentycznego. Kolekcję inspirowaną Brooklynem, która będzie surowa i bez kompromisów. Jenny, rozumiem, że chcesz pokazać coś odważnego, ale czy naprawdę wiesz, co to znaczy? Brooklynu nie można oszukać. Tutaj ludzie widzą prawdę, a nie pozory. I właśnie o to mi chodzi, Vanessa. Nie chcę dostosować się do oczekiwań. Chcę, żeby to było coś mojego. Coś, co pokazuje, kim naprawdę jestem. Więc prawdziwe znaczy surowe. Brzmi romantycznie, ale niepraktycznie. Moda to dążenie do doskonałości. Jeśli zamierzasz pokazać coś innego, lepiej, żeby było naprawdę perfekcyjne. Blair, Jenny potrzebuje wsparcia, a nie twoich lekcji doskonałości. Jenny wierzy w ciebie. Myślisz, że powinnaś próbować, nawet jeśli nie będzie idealnie. To twoja szansa na coś wyjątkowego. Zgadzam się z Seriną. Jenny, masz talent i świeżość, której teraz wszyscy potrzebują. Może właśnie tego brakuje w tej branży. Czegoś szczerego, co pokaże, że moda to nie tylko blask. Ale pamiętaj, Jenny, jeśli twoje projekty nie będą szczere, ludzie to zauważą. Brooklynu nie da się oszukać powierzchownością. Vanessa, to naprawdę mój projekt. Nie próbuję nikogo oszukać, ani przypodobać się komuś. Tym razem robię to dla siebie, a nie dla poklasku. O, czyli dla siebie? Jak słodko. Na Upper East Side dla siebie znaczy dla sukcesu. Ale jeśli już tak bardzo chcesz ryzykować, to przygotuj się na krytykę. Moda to nie jest zabawa. Wiem, Blair. Nie musisz mi przypominać, jaka jest moda. Może ty masz swoje zasady, ale ja mam swoje. Chcę pokazać coś innego. Nawet jeśli popełnię błędy. Przynajmniej będą to moje błędy. Blair, a może po prostu boisz się, że Jenny może stworzyć coś wartościowego i unikalnego? Bez kopiowania tych ideałów z Upper East Side? Może czasem warto dać komuś wolność i nie oceniać? To nie o to chodzi, Serena. Ja po prostu chcę, żeby Jenny zrozumiała, że moda to trudna branża. Jeśli pokaże coś słabego, może na tym stracić. Blair, wiem, co ryzykuję. Rozumiem, że nie wszyscy będą zadowoleni, ale to moja decyzja. Po raz pierwszy czuję, że mam szansę pokazać coś naprawdę swojego. Nawet jeśli będę musiała zmierzyć się z krytyką. Dobrze, Jenny. Jeśli naprawdę jesteś tego pewna, to masz moje wsparcie. Ale pamiętaj, liczy się autentyczność. To nie może być pusty pokaz. Dzięki, Vanessa. Naprawdę doceniam twoje wsparcie. Wiem, że nasza relacja bywa trudna, ale cieszę się, że jesteś po mojej stronie. I właśnie dlatego, Jenny, wierzę, że zrobisz coś niesamowitego. Jeśli masz na to serce, wszystko inne się ułoży. Pamiętaj, my ci kibicujemy. Tak, Nate, bo wsparcie to wszystko, czego potrzeba, prawda? Jenny, ja po prostu chcę, żebyś wiedziała, że moda to nie są jedyne wielkie słowa. To walka. Jeśli zdecydujesz się na ryzyko, lepiej bądź gotowa na odpowiedzialność. Blair, może czas przestać myśleć o modzie tylko jak o rywalizacji. Jenny chce stworzyć coś autentycznego, coś, co pokaże, kim jest naprawdę. Może właśnie tego teraz potrzeba? Blair, musisz przestać patrzeć na wszystko przez pryzmat swojego perfekcjonizmu. Jenny zasługuje na szansę, żeby zrobić coś po swojemu, nawet jeśli będzie to inne od twojej wizji idealnej mody. Wiem, że masz swoje zasady, Blair. Szanuję to, ale ja mam swoje i chcę pokazać coś innego. Jeśli popełnię błąd, to będzie mój błąd. Przynajmniej będę wiedziała, że próbowałam czegoś, co wierzę. No dobrze, Jenny. Skoro tak mówisz, spróbuj. Ale pamiętaj, że jeśli coś pójdzie nie tak, będziesz musiała stawać temu czoła. W tej branży nie ma miejsca na porażki. Wiem, że sobie poradzisz. Pamiętaj tylko, że to ty decydujesz, co jest dla ciebie najważniejsze. Nikt nie ma prawa oderwać ci tej szansy. Dziękuję, Serena. Dziękuję, Nate. Vanessa, a nawet tobie, Blair. Wasze słowa dużo dla mnie znaczą. Teraz wiem, że chcę zrobić coś, niezależnie od tego, co się stanie. Trzymaj się tego, Jenny. To twoja wizja i twoja historia. Nawet jeśli nie wszyscy to zrozumieją, liczy się, że zrobisz to, co czujesz. Tak właśnie zrobię. Tym razem to coś więcej niż tylko moda. To coś, co ma dla mnie naprawdę znaczenie. I właśnie dlatego to się uda, Jenny. Kiedy wkładasz serce w to, co robisz, nawet krytyka przestaje być ważna. To jest twoja szansa, żeby pokazać wszystkim, kim naprawdę jesteś. Zobaczymy, Jenny. Jeśli naprawdę jesteś taka zdeterminowana, to może jednak coś z tego będzie. Ale pamiętaj, że każdy ruch, każda decyzja, wszystko jest na widoku. Uważaj, żebyś się nie potknęła. Nawet jeśli upadnę, przynajmniej będę wiedziała, że próbowałam. To mój projekt, moje decyzje i tego się trzymam. I tak powinno być, Jenny.
Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż podążanie własną drogą. Zawsze Cię będziemy wspierać, niezależnie od tego, co wybierzesz. I tego się trzymaj. To Twoje projekty, Twoja historia. Rób to dla siebie, a nie dla innych. Nawet jeśli nie wszyscy to zrozumieją, liczy się, że Ty w to wierzysz. Tak właśnie zrobię. To moja szansa, żeby pokazać, kim naprawdę jestem. I tym razem nie pozwolę, żeby ktoś to podważył.